Gyanati Mirandasya Janagana Salakayam Taksu Smritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Sapitam Jena Bhutale Svayam Upa Karamaya Dadati Svaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavara Kamalan Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Saganaraganatam Vitam Sajivam Advaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamascha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishvanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatru Vischa Kripa Sinu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Maom Vishnavadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swamiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nivasesha Shunyavari Pastachada Zatarane Namo Mahavaranaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Guratvishe Namaha Namo Vimanya Devaya Govimanya Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasari Gaura Bhaktivinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Who's translating? Ishangri Seva Maharaj. Shivananda Prabhu is at work. Sangi Seva Maharaj? I didn't know you. No. Maharaj Ishangri Seva is translating. I'm sorry. There's a following prayer by a devotee for the Vayasyas in Vrindavan. Where are we? Także teraz my czytamy takie modlitwy. Vayasyas Vrindavan. Or the next paragraph. No, I think that's where we are. You have it there? Yes, I'm not really 100% sure which paragraph we start, but I have the few paragraphs okay. That we finished on. Okay, let's go there. There's a following prayer by a devotee for the Vayasyas in Vrindavan. All glories to Krishna's Vayasyas, who are just like Krishna in their age, qualities, pastimes, dress, and beauty. They are accustomed to playing on their flutes made of palm leaves, and they have buffalo horns, bugles, ornamented like Krishna's, with jewels such as Indranila, and with gold and coral. They're always jubilant like Krishna. May these glorious companions of Krishna always protect us. Wszelka chwała Vayasyom Kryszny, którzy w swoim wieku, cechach, rozrywkach, szatach i pięknie podobni są Krysznie. Zwykli oni grać na swoich fletach zrobionych z liści palmowych i wszyscy mają trąbki z rogów bawolich, ornamentowanych tak jak trąbka Kryszny, klejnotami takimi jak Indranila oraz złotem i koralami. Są oni zawsze radośni jak Kryszna. Niech ci pełni chwały towarzysze Kryszny zawsze mają nas w swojej opiece. The Vayasyas in Vrindavan are in such intimate friendship with Krishna that sometimes they think themselves as good as Krishna. Here is an instance of such friendly feelings. When Krishna was holding up Govardhan Hill with his left hand, the Vayasyas said, "My dear friend, you have been standing for the last 7 days and nights without any rest. This is very troublesome for us because we see that you have undertaken a severely laboriously task. We think, therefore, that you need not continue to stand in that way holding the hill. You can just transfer to
Sudama's hand. We are very much aggrieved to see you in this position. If you think that Sudama is not able to support Govardhan Hill, then at least you should change hands. Instead of supporting with your left hand, please transfer to your right hand so that we can give your left hand a massage. This is an instance of intimacy, showing how much the Vaisyas consider themselves to be equal to Krishna. Vaisyowie we Vrindavanie są w tak bliskim związku przyjaźni z Kryszną, że uważają się za to co najmniej tak dobrych jak Kryszna. Oto przykład takiego przyjacielskiego uczucia, kiedy Kryszna trzymał na swojej lewej ręce wzgórze Govardhana. Vaisyowie powiedzieli: drogi przyjacielu, stoisz już tak przez 7 dni i nocy bez żadnego odpoczynku. Bardzo martwimy się o ciebie, ponieważ widzimy, że podjąłeś się bardzo ciężkiego zadania. Uważamy, że nie musisz dłużej stać w ten sposób, trzymając to wzgórze. Możesz dać je do podtrzymania Sudamie. Bardzo martwimy się, widząc cię w tej pozycji. Jeśli uważasz, że Sudama nie jest w stanie utrzymać wzgórza Govardhana, więc przynajmniej powinieneś zmienić ręce. Zamiast trzymać je cały czas w lewej ręce, możesz przełożyć je do prawej, tak abyśmy mogli dać masaż twojej lewej ręce. Jest to przykład zażyłości ukazujący, jak bardzo Vaisyowie uważali się za równych Krysznie. W Śrimad Bhagavatam 10th canto, 12th chapter, 10th verse, Sukadeva Goswami tells King Parikshit, my dear King, Krishna is the supreme personality of Godhead to the learned transcendentalists. He is the supreme happiness for the impersonalists. He is the supreme worshipful deity for the devotee. And he is just like an ordinary boy, the one who is under the spell of Maya. Just imagine, these cowherd boys are now playing with that supreme person as though they are equal. They are on an equal level. By this, anyone can understand that these boys must have accumulated heaps of the results of pious activities to enable them to associate with the supreme personality of Godhead in such intimate friendship. W Śrimad Bhagavatam 10 kanto 12 rozdziale w wersecie 11 Śukadeva Goswami mówi królowi Parikshitowi: mój drogi królu, dla uczonych transcendentalistów Krishna jest najwyższą osobą Boga. Dla impersonalistów jest on najwyższym szczęściem, dla bhakty jest on najwyższym wielbionym bóstwem, a dla tego, kto jest pod wpływem Mai, jest on niczym zwykły chłopiec. Pomyśl tylko, ci chłopcy pasterze bawią się teraz z tą najwyższą osobą Boga, najwyższą osobą, jak gdyby byli na równi z nim, na równym z nim poziomie. Poprzez to każdy może zrozumieć, że ci chłopcy musieli nagromadzić niesłychaną ilość rezultatów pobożnych czynów, które pozwalają im obcować z najwyższą osobą Boga w tak bliskim związku przyjaźni. There is a description of Krishna's feeling for his Vaisyas in Vrindavan. He once said to Balaram, my dear brother, when my companions were being devoured by the Agasura, hot tears poured down from my eyes. As they were washing, and as they were washing my cheeks, my dear elder brother, for at least one moment, I completely lost myself. Jest pewien opis uczuć Kryszny do jego wiasów we Vrindavanie. Pewnego razu Kryszna powiedział do Balarama: mój drogi bracie, kiedy Agasura połknął moich towarzyszy, z moich oczu polały się gorące łzy i kiedy łzy te zmywały moje policzki, mój drogi starszy bracie, przyjaciele dobroczyńcy Kryszny są trochę starsi od Kryszny i darzą go pewnego rodzaju rodzicielskim uczuciem. Ponieważ są oni starsi od dobroczyńcy, dwa przyjaciele, trzy zaufani przyjaciele, trzy bardzo bliscy przyjaciele. Dobroczyńcy Kryszny są trochę starsi od Kryszny i darzą go pewnego rodzaju rodzicielskim uczuciem. Ponieważ są oni starsi od Kryszny, zawsze starają się chronić go od wszelkich niebezpieczeństw. Dlatego czasami noszą przy sobie broń. Well, I think you're going too far. Yes, I'm sorry. Within Gokula, Krishna's Vaisyas are generally divided into four groups. One, well-wishers, two, friends, three, confidential friends, and four, intimate friends. Krishna's well-wishing friends are a little bit older than Krishna. They have some parental affection for him. Because of their being older than Krishna, they always try to protect him from any harm. As such, they sometimes bear weapons so that they can chastise any mischievous persons who want to do harm to Krishna. Counted among the well-wishing friends
Subhadra, Mandala Bhadra, Mandali Bhadra, Bhadra Vardhana, Gobhata, Yaksha, Indra Bhata, Vidranga, Virabhadra, Mahaguna, Vijaya, and Balabhadra. They are older than Krishna and are always thinking of his welfare. Dobroczyńcy Kryszny są trochę starsi od Kryszny i darzą go pewnego rodzaju rodzicielskim uczuciem, ponieważ są oni starsi od dobroczyńcy, dwa przyjaciele, trzy zaufani przyjaciele, cztery bardzo bliscy przyjaciele. Dobroczyńcy Kryszny są trochę starsi od Kryszny i darzą go pewnego rodzaju rodzicielskim uczuciem, ponieważ są oni starsi od Kryszny, zawsze starają się chronić go od wszelkich niebezpieczeństw. Dlatego czasami noszą przy sobie broń, tak aby mogli ukarać każdą nikczemną osobę, która zamierza wyrządzić Krysznie krzywdę. Pomiędzy tymi dobrze życzącymi przyjaciółmi są Subhadra, nie mylić z siostrą Kryszny, która nosi imię Subhadra. Mandali Bhadra, Bhadra Vardhana, Gobhata, Yaksha, Indra Bhata, Bhadranga, Vira Bhadra, Mahaguna, Vijaya i Bala Bhadra. Są oni starsi od Kryszny i zawsze myślą o jego dobrobycie. So there's a note here. There's a one. This one of these well-wishing friends is named Subhadra, but it's not the same as Krishna's sister. Także tutaj jest informacja, że imię z jednego z tych przyjaciół to Subhadra, ale to nie jest ta sama osoba, co siostra Krishna. One of the elderly friends said, "My dear Mandali Bhadra, why are you wielding a shining sword as though you were running towards Aristasura to kill him? My dear Baladev, why are you unnecessarily bearing that heavy plow? My dear Vijaya, don't be unnecessarily agitated. My dear Bhadravardhana, there is no need to make these threatening motions. If you will look more closely, you will see that there is only a thundercloud upon Govardhan Hill. It is not the Aristasura in the shape of a bull as you have imagined. These older, well-wishing friends of Krishna imagine a large cloud to be Aristasura, appearing in the shape of a huge bull. In the midst of their excitement, one of them ascertained that it was actually only a cloud on Govardhan Hill. He therefore informed the others not to take the trouble of worrying about Krishna because there was no present danger from Aristasura." Jeden z tych starszych przyjaciół powiedział: "Mój drogi Mandali Bhadra, dlaczego dzierżysz ten błyszczący miecz, tak jak gdybyś biegł w kierunku Aristasury, aby go zabić? Mój drogi Baladewo, dlaczego dźwigasz tę ciężką sochę bez żadnej przyczyny? Mój drogi Vijayo, nie podniecaj się niepotrzebnie. Mój drogi Bhadra Vardhano, nie ma potrzeby czynienia tych groźnych ruchów. Jeśli wszyscy spojrzycie uważnie, przekonacie się, że to tylko chmura burzowa nad wzgórzem Govardhana. Nie jest to ani Aristasura w postaci byka, tak jak sobie wyobrażaliście. Starsi przyjaciele Kryszny, będący jego dobroczyńcami, wyobrazili sobie, że ta wielka chmura jest Aristasurą, pojawiającym się w postaci ogromnego byka. Pośród tego ich podniecenia jeden z nich zapewnił ich, że w rzeczywistości była to jedynie chmura nad wzgórzem Govardhana. Dlatego poinformował innych, aby nie martwili się o Krysznę, ponieważ nie było obecnie żadnego niebezpieczeństwa ze strony Aristasury." Among the well-wishing friends, Mandali Bhadra and Balabhadra are the chiefs. Mandali Bhadra is described as follows. His complexion is yellowish and his dress is very attractive. He always carries a stick of various colors. He wears a peacock feather on his head and always looks very beautiful. Mandali Bhadra's attitude is revealed in his statement. "My dear friends, our beloved Krishna is now very tired from working with the crows in the pasturing ground and from traveling all over the forest. I can see that he is very fatigued. Let me massage his head silently while he is taking rest in his house. And you, Subal, you just massage his thighs." Pomiędzy przyjaciółmi będącymi dobroczyńcami Krishna, głównymi są Mandali Bhadra i Balabhadra. Mandali Bhadra został opisany w sposób następujący. Jego cera jest żółtawa, a jego strój jest bardzo atrakcyjny. Zawsze nosi on przy sobie kij o różnych kolorach. Na głowie nosi pawie pióro i zawsze wygląda bardzo pięknie.
Postawa Mundali Bhadry została wyjawiona w następującym oznajmieniu. Moi drodzy przyjaciele, nasz ukochany Kryszna jest teraz bardzo zmęczony od wędrowania z krowami po pastwiskach i od przemierzania lasów. Widzę, że jest on bardzo wyczerpany, dlatego pragnę cichutko masować jego głowę, kiedy będzie odpoczywał w swoim domu, a ty, Subalo, masuj jego uda. So Balabhadra and Balaram is the same, huh? Także Balabhadra i Balarama to jest ta sama osoba, tak? Because it looks like that. One devotee describes the personal beauty of Baladeva as follows. Let me take shelter of the lotus feet of Balaram, whose beauty is enhanced by carrying, touching his, by earrings touching his cheeks. His face is decorated with tilak made from kusturi musk, and his broad chest is decorated with the garland of kunja. His complexion is as white as an autumn cloud. He wears garments of blue color, and his voice is very grave. His arms are very long, touching his thighs, and he has shown his great strength by killing the Pralamba demon. Let me take shelter of the chivalrous Balaram. Yeah, it says in the footnote. Go ahead. Pewien bhakta opisał osobiste piękno Baladewy w ten sposób. Pragnę przyjąć schronienie lotosowych stóp Balaramy, którego piękno zostało podkreślone przez kolczyki i dotykające jego policzków. Jego twarz dekorowana jest tilakiem z kasturi i piżmo, a jego szeroka klatka piersiowa jest dekorowana kirlandą z gundży, małe muszelki. Jego cera jest tak biała, jak jesienna chmura, nosi on szaty koloru niebieskiego, a jego głos jest bardzo poważny. Jego ramiona są bardzo długie, sięgające ud, a swoją wielką siłę pokazał on przez zabicie demona Pralamby. Dlatego pragnę przyjąć schronienie tego walecznego Balaramy. So I'm not sure, maybe that's a different. Balabhadra is another cowherd boy. I don't think it's Balaram. Ja nie jestem pewny, może to jest inny, bo jest to inny chłopiec pasterz. Ja nie jestem pewien, czy to jest też Balarama. Balaram's affection for Krishna is illustrated in this statement to Subal. My dear friend, please inform Krishna not to go to Kaliya's lake today. Today is his birthday, so I wish to go along with him. I wish to go along with Mother Yasoda to bathe him. Tell him he should not leave the house today. This shows how Balaram's Krishna's elder brother took care of Krishna with parental love within the scope of fraternal affection. Uczucie Baladewy do Kryszny zostało zilustrowane w tym jego oznajmieniu do Subali. Mój drogi przyjacielu, proszę poinformuj Krysznę, aby nie szedł dzisiaj nad jezioro Kalii. Dzisiaj są jego urodziny, więc matka Jasioda i ja pragniemy go wykąpać. Powiedz mu, aby nie wychodził dzisiaj z domu. Zdanie to wykazuje, w jaki sposób Balarama, starszy brat Kryszny, troszczył się o Krysznę z rodzicielską miłością w zakresie swojego braterskiego uczucia. Maharaj, excuse me, may I say, because in Polish version, there is in a different font is written about Balarama and Baladeva, this thing that you mentioned. And it's written here. Shall I read? Yeah. Yeah, that Balarama and Baladeva are different names of the same expansion of Krishna. Yeah, that's okay, but I'm questioning about Balabhadra. Ah, sorry. Otherwise, we know Balaram and Baladeva are the same, yes. Okay, friends who were younger than Krishna, who were always attached to him, and who gave him all kinds of service are called ordinary friends or simply friends. Such ordinary friends are called shakas. And the name of some shakas are Vishal, Vishwabha, Ojasvi, Devaprastha, Varutapa, Maranda, Kushumapida, Manibhadra, and Karan Dharma. All of these Shaka friends of Krishna sought only to serve him. Sometimes some of them would rise early in the morning and immediately go to Krishna's place and wait at the door to see Krishna and to accompany him to the pasturing grounds. In the meantime, Krishna would be dressed by Mother Yasoda, and when she would see a boy standing at the door, she would call him, "Well, Vishal, why are you standing there? Come here." But with the permission of Mother Yasoda, he would immediately enter the house. And while Mother Yasoda was dressing Krishna,
He would try to help her put on Krishna's ankle bells, and Krishna would jokingly strike him with his flute. Then Mother Yasoda would call, "Krishna, what is this? Why are you teasing your friends?" And Krishna would laugh, and his friends would also laugh. These are some of the activities of Krishna's shakas. Sometimes the shakas would take care of the cows who were going hither and thither. They would tell Krishna, "Your cows are going off here and there," and Krishna would thank them. Przyjaciele, którzy są młodsi od Kryszny, którzy są zawsze przywiązani do Niego i którzy pełnią różnego rodzaju służby, są nazywani zwykłymi przyjaciółmi albo po prostu przyjaciółmi. Tacy zwykli przyjaciele nazywani są sakhami, a imiona tych sakhów to Vishala, Rishabha, Ojaspi, Devaprasta, Varutapa, Maranda, Kusumapida, Manibhanda i Karanadhama. Wszyscy z tych przyjaciół Kryszny w kategorii sakha pragnął jedynie mu służyć. Czasami któryś z nich wstawał wcześnie rano, natychmiast udawał się do domu Kryszny i czekał u drzwi, aby spotkać Krysznę i towarzyszyć mu w drodze na pastwiska. W międzyczasie matka Jasiota ubierała Krysznę i kiedy ujrzała chłopca stojącego u drzwi, wołała: "Hej, Wisiala, dlaczego tam stoisz? Przyjdź tutaj." Więc za pozwoleniem matki Jasiody natychmiast wchodził on do domu i kiedy matka Jasioda ubierała Krysznę, on starał się pomagać, zawiązując dzwoneczki na stopach Kryszny, a Kryszna żartobliwie uderzał go swoim fletem. Wtedy matka Jasioda wołała: "Kryszno, co to ma znaczyć? Dlaczego dokuczasz swojemu przyjacielowi?" A Kryszna śmiał się i również śmiał się jego przyjaciel. Oto niektóre z czynności przyjaciół Kryszny w kategorii sakha. Czasami sakhowie opiekowali się krowami, które wałęsały się tu i tam. Mówili wtedy Krysznie: "Twoje krowy się porozchodziły." I Krishna dziękował im. Sometimes when Krishna and his shakas went to the pasturing ground, Kamsa would send a demon to kill Krishna. Therefore, almost every day there was a fight with some kind of demon. After fighting with the demon, Krishna would feel fatigued, and the hair on his head would be scattered, and the shakas would immediately come and try to relieve him in different ways. Some friend would say, "My dear Vishala, please take this fan of lotus leaves and fan Krishna so he may feel some comfort. Viruptapa, you just brush the scattered hairs on Krishna's head, which has fallen upon his face. Vishabha, don't talk unnecessarily. Immediately massage Krishna's body. His arms have become tired from fighting and wrestling with that demon. Oh, just see how our friend Krishna has become tired." These are some examples of treatment given to Krishna by the shakas. Czasami, kiedy Kryszna i jego sakhowie udawali się na pastwiska, Kamsa zwykł posyłać jakiegoś demona, który miał zabić Krysznę. Dlatego prawie każdego dnia miała miejsce jakaś walka z demonem. Po walce z demonem Kryszna czuł się zmęczony, włosy na jego głowie były zmierzwione i sakhowie natychmiast podchodzili do niego, starając się mu ulżyć na różne sposoby. Niektórzy przyjaciele mówili: "Mój drogi Wisialo, proszę, weź ten wachlarz z lotosowych liści i wachluj Krysznę, tak aby poczuł się lepiej. Varutapo, ty po prostu uczesz rozmierzwione włosy Kryszny, które opadają mu na twarz. Vishabho, nie wdawaj się w niepotrzebne rozmowy. Natychmiast spiesz się do malowania, masowania ciała Kryszny. Jego ramiona są zmęczone od walki i zapasów z demonem. Och, spójrz tylko, jak zmęczony jest nasz przyjaciel Kryszna." Oto niektóre przykłady traktowania Kryszny przez sakhów. Someone may criticize, what kind of god is it becomes tired? Ktoś może krytykować, że jakiego rodzaju jest to Bóg, skoro on się męczy. So the answer is yes, Krishna is never tired, but he just to take service from his devotees, he appears to be tired. Ale odpowiedź jest taka, że tak, Krishna nigdy nie czuje się zmęczony, ale żeby przyjąć służbę od swoich wielbicieli, to on wydaje się być zmęczony. It's like Krishna is never hungry, but he appears to be hungry. He goes to Mother Yasoda's breast. Tak, tak samo jak Krishna nigdy nie jest głodny, ale on wydaje się być głodny i on przysuwa się do piersi matki Jasiody. Mother Yasoda thinks if I don't feed Krishna, he'll die. I matka Jasioda myśli, że jak ja nie nakarmię Krishny, to on umrze. So that makes a very intimate, sweet relationship. I to powoduje, że relacja staje się bardzo taka intymna i słodka.
So here we see also with his friends that sometimes he appears to be tired, but of course we know Krishna is never tired. I my też widzimy to tutaj, że ze swoimi przyjaciółmi Krishna wydaje się, że on jest zmęczony, ale my wiemy, że on nigdy się nie czuje zmęczony. But due to the influence of yoga maya, maya means illusion, so this is yoga maya, the coward boys think that he's just like one of us. Ale z powodu wpływu iluzji, to jest yoga maya, chłopcy pasterze myślą, że on jest po prostu taką osobą, jak my jesteśmy. So the coward boys are under yoga maya and we're under mahamaya. Także chłopcy pasterze, oni są pod wpływem yoga mayi, a my jesteśmy pod wpływem mahamayi. One of the shakas known as Devaprastha is described as follows. He is very strong, a ready scholar, and very expert in playing ball. He wears a white dress and he ties his hair into a bunch with a rope. Whenever there is a fight between Krishna and the demons, Devaprastha is the first to help, and he fights just like an elephant. Jeden z sakhów, znany jako Devaprastha, został opisany w ten sposób. Jest on bardzo mocny, jest bystrym uczonym i jest ekspertem w grze w piłkę. Nosi on biały strój, a swoje włosy związuje sznurem w jeden pęk. Kiedykolwiek ma miejsce jakaś walka pomiędzy Krishną a demonami, Devaprastha jest zawsze pierwszy do pomocy i walczy on jak słoń. One of the gopis once said to her friend, "My dear, beautiful friend, when Krishna, the son of Maharaj Nanda, was taking rest within the cave of a hill, he was keeping his head on the arms of Sridhar, and he was putting his left hand on Dama's chest. Taking this opportunity, Devaprastha, out of his strong affection for Krishna, immediately began to massage his legs. Such are the activities of Krishna's friends out of the pasturing grounds." Jedna z gopi pewnego razu powiedziała do swojej przyjaciółki: "Moja droga, piękna przyjaciółko, kiedy Krishna, syn Maharaja Nandy, odpoczywał w jaskini górskiej, położył on swoją głowę na ramionach Śridamy, a swoją lewą rękę na klatce piersiowej Damy. Korzystając z tej okazji, Devaprastha, przepełniony mocnym uczuciem miłości do Krishny, natychmiast zaczął masować jego nogi. Co to zajęcia przyjaciół Krishny na pastwiskach?" So these are the younger friends or just regular friends, but now we're going to read the more confidential friends are called Priya Shakas and are almost Krishna's age. Because of their very confidential friendship, their behavior is on the basis of pure friendship. Other friends' behavior is on the ground of paternal love or servitorship. But the basic principle of the confidential friend is simply friendship on an equal level. Some confidential friends are as follows: Sridham, Sudham, Dama, Vasudham, Kinkini, Stoka Krishna, Amusa, Vajrasena, Vilasina, Pundrarika, Vitanka, and Kalavinka. By their various activities in different pastimes, all of these friends used to give genital pleasure to Krishna. Bardziej zaufani przyjaciele nazywani są Priya Sakhami i są prawie rówieśnikami Kryszny. Z powodu ich bardzo intymnej przyjaźni ich zachowanie oparte jest jedynie na czystej więzi przyjaźni. Zachowanie innych przyjaciół jest na poziomie miłości rodzicielskiej albo służenia, ale podstawową zasadą zaufanych przyjaciół jest jedynie przyjaźń na równym poziomie. Niektórzy z tych zaufanych przyjaciół to Sridhama, Sudama, Dama, Vasudhama, Kinkini, Stoka Krishna, Amsiu, Bhadrasena, Vilasi, Pundarika, Vitanka i Kalavinka. Poprzez swoje różne czynności w różnych rozrywkach wszyscy ci przyjaciele zwykli dostarczać Krishnie transcendentalnej przyjemności. Behavior of these confidential friends is described by a friend of Radharani who told Radharani, "My dear graceful Radharani, your intimate friend Krishna is also served by his intimate boyfriends. Some of them cut jokes with him in mild voices and please him very much by this. For example, Krishna had one Brahmin friend whose name was Madhu Mangal. This boy would joke by playing the part of a greedy Brahmin. Whenever the friends ate, he would eat more than others, especially ladus, of which he was very fond. Then after eating more ladus than anyone else, Madhu Mangal
would still not be satisfied. And he would say to Krishna, if you give me one more laddu, then I shall be pleased to give you my blessings so that your friend Radharani will be very much pleased with you. The Brahmins are supposed to give blessings to the Vaishyas, farmers and merchant caste. And Krishna presented himself as the son of Maharaj Nanda, the Vaishya. So the Brahmin boy was right in giving blessings to Krishna. Thus Krishna was very pleased by his friend's blessings and he would supply him with more and more laddus. Zachowanie tych zaufanych towarzyszy Kryszny zostało opisane przez przyjaciółkę Radharani, która powiedziała do Radharani: moja droga wdzięczna Radharani, twój drogi przyjaciel Kryszna jest zawsze obsługiwany przez swoich zaufanych przyjaciół. Niektórzy z nich żartują z nim łagodnymi głosami, w ten sposób dostarczając mu wiele przyjemności. Na przykład Kryszna miał jednego przyjaciela Brahmina, którego imię było Madhu Mangala. Chłopiec ten zwykł żartować poprzez granie roli chciwego Brahmina. Kiedykolwiek przyjaciele Kryszny jedli, on jadł więcej niż inni, szczególnie ladu, które bardzo lubił. Po zjedzeniu więcej ladu niż ktokolwiek inny, Madhu Mangala nadal nie był usatysfakcjonowany i mówił do Kryszny: jeśli dasz mi jedno ladu więcej, to wówczas będę zadowolony z ciebie i obdarzę cię błogosławieństwem, aby twoja przyjaciółka Radharani była bardzo tobie rada. Brahmini mają udzielać błogosławieństw Vaisyom, kaście farmerów i kupców, a Krishna prezentował się jako syn Nandy Maharaja, Vaisi. Więc ten chłopiec Brahmin słusznie błogosławił Krishnę, a Krishna był bardzo, bardzo zadowolony z błogosławieństwa swego przyjaciela i dawał mu coraz więcej ladu. Sometimes a confidential friend would come before Krishna and embrace him with great affection and love. Another friend would then come up from the rear and cover Krishna's eyes with his hands. Krishna would always feel very happy by such dealings with his confidential friends. Czasami jakiś zaufany przyjaciel podchodził do Kryszny i obejmował go z wielkim uczuciem i miłością. Wówczas jakiś inny przyjaciel podchodził do Kryszny z tyłu i zakrywał jego oczy rękoma. Krishna był zawsze bardzo szczęśliwy poprzez takie zabawy ze swoimi zaufanymi przyjaciółmi. Out of all these confidential friends, Sridham is considered to be the chief. Sridham used to put on a yellow cloth dress. He would carry a buffalo horn, and his turban was of reddish copper color. His body complexion was blackish, and around his neck there was a nice garland. He would always challenge Krishna in a joking friendship. Let us pray to Sridham to bestow his mercy upon us. Za głównego spośród tych wszystkich zaufanych przyjaciół jest uważany Sridhama. Sridhama zwykł nosić żółte szaty. Nosił on przy sobie bawoli róg, a jego turban był czerwonawego koloru miedzi. Jego cera była czarnawa, a jego szyję zdobiła ładna girlanda. Zwykł on zawsze wyzywać Krysznę w żartobliwej przyjaźni. Módlmy się zatem do Sridhamy, aby obdarzył nas swoją łaską. Sometimes Sridham used to address Krishna, oh, you are so cruel that you have left us alone on the bank of the Yamuna. We're all mad from not seeing you there. Now it is our great fortune that we are able to see you here. If you want to pacify us, you must embrace each one of us with your arms. But believe me, my dear friend, a moment's absence from you creates great havoc, not only for us, but for the cows also. Everything becomes disarranged and we become mad after you. Czasami Sridhama zwykł zwracać się do Kryszny w ten sposób: och, jesteś tak okrutny, że zostawiłeś nas samych na brzegu Yamuny i wszyscy szaleliśmy, nie mogąc cię oglądać, ale na szczęście znowu możemy cię tutaj oglądać. Jeśli chcesz nas uspokoić, musisz objąć każdego z nas swoimi ramionami. Ale wierz mi, mój drogi przyjacielu, że moment twojej nieobecności powoduje wielkie spustoszenie nie tylko wśród nas, ale również pomiędzy krowami. Wszystko ulega rozsypce, a my szalejemy za tobą. Well, Lord Chaitanya teaches us that this love and separation is actually the highest feeling. So the cowherd boys were experiencing that. Vipralamba. Także Pan Chaitanya uczy nas, że to uczucie rozłąki jest tak naprawdę najwyższym uczuciem i też chłopcy pasterze doświadczali tego, co nazywa się Vipralamba. There are other friends who are still more confidential. They are called Priya Narma, or intimate friends. Counted among the Priya Narma friends are Subal, Arjun, Gandharva,
Vasanta and Ujjwala. There are, so this is not the Arjuna from the battle from the Kurukshetra. There are talks among the friends of Radharani, the gopis, about the most intimate friends. One gopi addressed Radharani thusly, "My dear Krishangi, delicate one, just see how Subha is whispering your message into Krishna's ear, how he is delivering the confidential letter to Shyamadasi silently into Krishna's hand, how he is delivering the betel nuts prepared by Palika into Krishna's mouth, and how he is decorating Krishna with the garland prepared by Taraka. Did you know, my dear friend, that all these most intimate friends of Krishna are always engaged in his service in this way? Out of the many intimate Priya Narmas, Subal and Ujjwala are considered to be the most prominent." Są też inni przyjaciele, którzy są jeszcze bardziej zaufani. Są oni nazywani Priya Narma, czyli bardzo bliskimi przyjaciółmi. Do tych przyjaciół kategorii Priya Narma zaliczany jest Subala, Arjuna, Gandharva, Vasanta i Ujjwala. Tutaj Maharaj powiedział, że to nie jest ten Arjuna, który jest z bitwy pod Kurukshetrą. Pewnego razu o tych bliskich towarzyszach Kryszny rozmawiały gopi, przyjaciółki Radharani. Jedna gopi zwróciła się do Radharani w ten sposób: "Moja droga Krishangi, delikatna, spójrz tylko, jak Subala szepcze wieści od ciebie do ucha Kryszny, jak po cichu przekazuje mu intymny list od Shyamadasi, jak wkłada w usta Kryszny orzechy betel przygotowane przez Palikę i jak dekoruje Krysznę girlandą zrobioną przez Tarakę. Czy wiedziałaś, moja droga przyjaciółko, że wszyscy najbliżsi przyjaciele Kryszny są zawsze w ten sposób zaangażowani w jego służbę? Spośród wielu intymnych przyjaciół Priya Narma za najważniejszych są uważani Subala i Ujjwala." Subal's body is described as follows. His complexion is just like molten gold. He is very, very dear to Krishna. He always has a garland around his neck and he wears yellow clothing. His eyes are just like lotus flower petals, and he is so intelligent that by his talking and his moral instructions, all their friends take the highest pleasure. Let us offer our respectful obeisances unto Krishna's friend, Subal. Ciało Subali opisane jest w sposób następujący. Jego cera jest koloru topionego złota. Jest on bardzo, bardzo drogi Krysznie. Zawsze nosi girlandę wkoło szyi i ma na sobie żółte ubranie. Jego oczy podobne są płatką kwiatu lotosu i jest on tak inteligentny, że z jego rozmów i jego moralnych instrukcji inni przyjaciele czerpią najwyższą przyjemność. Zatem wszyscy ofiarujmy nasze pokorne wyrazy szacunku temu przyjacielowi Kryszny, Subali. The degree of intimacy shared by Krishna and Subal can be understood by the fact that the talk between them was so confidential that no one else could understand what they were saying. Stopień intymności pomiędzy Kryszną i Subalą można zrozumieć poprzez ten fakt, że rozmowy pomiędzy nimi były tak poufne, że nikt poza nimi samymi nie mógł zrozumieć, o czym rozmawiają. Description of Ujjwala, another intimate friend, is given as follows. Ujjwala always wears some garment of orange color, and the movement of his eyes are always very restless. He likes to decorate himself with all kinds of flowers. His bodily hue is almost like Krishna's, and on his neck there is always a necklace of pearls. He is always very dear to Krishna. Let us worship Ujjwala, the most intimate friend of Krishna. A oto opis innego intymnego przyjaciela Kryszny, Ujjwali. Ujjwala zawsze nosi szaty pomarańczowego koloru, a ruchy jego oczu są zawsze niespokojne. Lubi on dekorować się różnego rodzaju kwiatami. Kolor jego ciała jest prawie taki jak Kryszny, a jego szyję zawsze zdobi naszyjnik z pereł. Jest on zawsze bardzo drogi Krysznie. Czcijmy zatem Ujjwalę, najbliższego przyjaciela Kryszny. About the confidential service of Ujjwala, this statement is to be found, addressed by Radharani to one of her friends. "My dear friend, it is impossible for me to keep my prestige. I wanted to avoid talking to Krishna anymore. But just see, there again is his friend Ujjwala coming to me with his canvassing work. His entreaties are so powerful that it's very difficult for a gopi to resist her love for Krishna, even though she may be very bashful, devoted to her family's duties, and most faithful to her husband."
A oto pewne zdanie o poufnej służbie Ujjwali, które Radharani wypowiedziała do swojej przyjaciółki. Moja droga przyjaciółko, to niemożliwe, abym utrzymała swój prestiż. Postanowiłam nie rozmawiać już więcej z Kryszną, ale spójrz tylko. Oto znowu jego przyjaciel Ujjwala przychodzi do mnie w jego imieniu. Jego usilne błagania mają taką moc, że bardzo trudno jest Gopi oprzeć się miłości do Kryszny, nawet jeśli może być ona bardzo wstydliwa, oddana swoim obowiązkom rodzinnym i jak najbardziej wierna swojemu mężowi. The following is a statement by Ujjwala showing his jubilant nature. My dear Krishna, O killer of Agrasura, you have extended your loving affairs so much that you can be compared to the great ocean, which is without limitations. At the same time, the young girls of the world who are all searching after the perfect lovers have become just like rivers running into this ocean. Under these circumstances, all these rivers of young girls, they try to divert their course to some other place, but at the end, they must come unto you. Poniższe zdanie, które zostało wypowiedziane przez Ujjwalę, ukazuje jego radosną naturę. Mój drogi Kryszno, zabójco Agasury, doprowadziłeś do takich rozmiarów swoje miłosne sprawy, że możesz być porównany do wielkiego oceanu, który nie ma granic. Jednocześnie wszystkie młode dziewczęta na świecie, które wszystkie szukają doskonałego kochanka, stały się podobne rzekom spieszącym do tego oceanu. W takiej sytuacji, nawet jeśli rzeki te mogą usiłować skierować swoje biegi w jakieś inne miejsce, to w końcu wszystkie muszą przyjść do ciebie. So there's hope for all you unmarried young girls. Krishna is ready to become your perfect lover. Także tutaj jest nadzieja dla wszystkich was, młodych dziewcząt niezamężnych, że Krishna zostanie waszym doskonałym kochankiem. Among the groups of different friends of Krishna, some are well known from various scriptures and some are well known by popular tradition. There are three divisions among Krishna's friends. Some are eternally in friendship with Krishna, some are elevated demigods, and some are perfected devotees. In all these groups, there are some who by nature are fixed in Krishna's service and are always engaged in giving counsel. Some of them are very fond of joking and naturally cause Krishna to smile by their words. Some of them are by nature very simple and by their simplicity, they please Krishna. Some of them create wonderful situations by their activities, apparently against Krishna. Some of them are very talkative, always arguing with Krishna and creating a debating atmosphere. And some of them are very gentle and give pleasure to Krishna by their sweet words. All of these friends are very intimate with Krishna and they show expertise in their different activities, their aim always being to please Krishna. Pomiędzy grupami różnych przyjaciół Kryszny niektórzy są dobrze znani z różnych pism świętych, a niektórzy są znani z powszechnej tradycji. Przyjaciele Kryszny mogą zostać podzieleni na trzy grupy. Niektórzy są wiecznymi przyjaciółmi Kryszny, niektórzy są wzniosłymi półbogami, a niektórzy są doskonałymi bhaktami. We wszystkich tych grupach są tacy, którzy z natury są utwierdzeni w służbie dla Kryszny i zawsze udzielają rad. Niektórzy z nich bardzo lubią żartować i swoimi słowami wywołują uśmiech na twarzy Kryszny. Niektórzy z nich są z natury bardzo prości i zadowalają Pana Krysznę poprzez tę swoją prostotę. Niektórzy z nich poprzez swoje czynności stwarzają różne wspaniałe sytuacje, pozornie występujące przeciwko Krysznie. Niektórzy z nich są bardzo gadatliwi i zawsze sprzeczają się z Kryszną, stwarzając kłótliwą atmosferę. Niektórzy z nich są bardzo uprzejmi i sprawiają Krysznie przyjemność poprzez swoje słodkie słowa. Wszyscy z tych przyjaciół są bardzo blisko powiązani z Kryszną i wykazują się biegłością w swoich różnych czynnościach, a ich celem zawsze jest zadowolenie Kryszny. Fraternal loving affairs, next chapter. We finished this chapter. Any questions or comments so far? Także my skończyliśmy ten rozdział. Czy są jakieś pytania albo komentarze? To było o wewnętrznych takich sprawach miłosnych, ten rozdział. Is somebody translating into Russian? A czy ktoś tłumaczy na rosyjski? Hi Krishna Guru Maharaj. Yes, there are 10 devotees in Russian group. How many? 10. 10. Very good. Okay, chapter 42, Fraternal Loving Affairs.
Także dobrze, to wspaniale, jest 10 osób w grupie rosyjskiej. I teraz rozdział 42, braterskie sprawy miłosne. Krishna's age, his beauty, his bugle, his flute, his conchal and his pleasing attitude all provoke love and friendship for him. His exceptional joking abilities, exhibited sometimes by his pretending to be a royal prince or even the supreme personality of Godhead, also give impetus to devotees developing love for Krishna in friendship. Wiek Kryszny, jego piękno, jego trąbka, flet, konha i jego ujmujące zachowanie wszystkie wzbudzają miłość do niego w przyjaźni. Jego niezwykły dowcip, który objawia czasami grając rolę królewskiego księcia, czy nawet najwyższą osobę Boga, również są czynnikami pobudzającymi w paktach miłość w przyjaźni. Learned scholars have divided Krishna's age into three periods. The age of the 5 years is called Kumara, the age from 6th to the 10th year is called Koganda, and the age from the 11th to 15 years is called Kishore. While Krishna is spending his days as a cowherd boy, he is in the Kumara and Puganda age. In the Kishore age, when Krishna appeared in Gokula, he acted as a cowherd boy, and then when he is 16, he went to Mathura to kill Kamsa. Uczeni podzielili wiek Kryszny na trzy okresy. Wiek do lat 5 jest nazywany Kaumara. Wiek od lat 6 do 10 jest nazywany Pauganda. A wiek od lat 11 do 15 jest nazywany Kaisiora. Kiedy Kryszna spędza swoje dni jako chłopiec pasterz, jest w wieku Kaumara i Pauganda. W wieku Kaisiora, kiedy Kryszna przebywał w Gokuli, działał jako chłopiec pasterz, a następnie mając lat 16, udał się do Mathury, aby zabić Kamsę. The Kumara age is just suitable for reciprocating the love of a child with Mother Yasoda. In the 10th canto, 13th chapter, 9th verse of Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami tells King Parikshit, "My dear king, although Krishna is the supreme enjoyer and the beneficiary of all kinds of sacrificial ceremonies, he still used to eat with his cowherd boyfriends. This is because at that time he accepted the pastime of an ordinary boy, keeping his flute under his arm and his bugle on the right side of his belt, along with his cane. In his left hand he would hold a lump of rice paste with yogurt, and in his fingers would be Pilu, the king of fruits. When he was thus sit amongst his friends, it would appear that he was the whorl of a lotus flower, and that the friends surrounding him were petals. As thus they enjoyed joking amongst themselves, the denizens of heaven would become struck with wonder and only stare at the scene." Wiek Kaumara jest odpowiedni do wymiany miłości dziecka z matką Yasodą. W 9 kanto, 13 rozdziale, 11 wersecie Srimad Bhagavatam, Śukadeva Goswami mówi królowi Parikshitowi: "Mój drogi królu, chociaż pan Kryszna jest najwyższym podmiotem radości i odbiorcą wszelkiego rodzaju ceremonii ofiarnych, mimo to zwykł posilać się razem ze swoimi przyjaciółmi pasterzami. A to dlatego, że w tym czasie spełnił on rozrywki zwykłego chłopca, nosząc flet pod pachą i trąbkę przytroczoną po prawej stronie swojego pasa, razem z garnuszkiem. W swojej lewej rączce trzymał on odrobinę pasty ryżowej z jogurtem, a w jego palcach było Pilu, król owoców. Kiedy tak siedział pomiędzy swoimi przyjaciółmi, zdawał się być baldaszkiem kwiatu lotosu, a otaczający go przyjaciele płatkami tego kwiatu. Kiedy tak radowali się, żartując ze sobą, mieszkańcy nieba przepełnili się zdumieniem i jedynie obserwowali tę scenę." Krishna's Poganda age can be further divided into three periods, namely the beginning, middle and end. In the beginning of the Poganda age, there's a very nice reddish luster on his lips. His abdomen is very thin and on his neck are circles like those of a conch shell. Sometimes some outside visitors would return to Vrindavan to see Krishna. Upon seeing him again, would explain, "My dear Mukunda, your beauty is gradually increasing, just like the leaf on a banyan tree. My dear lotus-eyed one, your neck is gradually manifesting circles like the conch shell. And in the shining moonlight, your teeth and cheek are completely competing with the Padmaraga jewel in their beautiful arrangement. I'm sure that your beautiful body development is now giving much pleasure to your friends." Wiek Pauganda Kryszny może być dalej podzielony na trzy okresy, mianowicie początek, środek i koniec.
Na początku wieku Pauganda usta Kryszny posiadają miły czerwonawy kolor. Jego brzuszek jest bardzo cienki, a na jego szyi znajdują się pręgi, tak jak na muszli. Czasami jacyś goście z zewnątrz powracali do Brindawany, aby zobaczyć Krysznę i po ponownym ujrzeniu go wykrzykiwali: mój drogi Mukundo, twoje piękno stopniowo się zwiększa, tak jak jest to w przypadku liścia drzewa banianowego. Mój drogi lotosoki, na twojej szyi stopniowo manifestują się kręgi, podobne kręgom zdobiącym muszlę, a przy świetle księżyca twoje zęby i policzki współzawodniczą z pięknie obrobionymi klejnotami Padmaraga. Jestem pewien, że piękny rozwój twojego ciała sprawia wiele przyjemności twoim przyjaciołom. At this age, Krishna was garlanded with various kinds of flowers. He used to put on a silk dress colored with various kinds of dye. Such beautiful decorations are considered cosmetic for Krishna. Krishna would wear this dress when he used to go to the forest to tend the cows. Sometimes he would wrestle there with the different friends, and sometimes they would dance all together in the forest. These are some of the specific activities of the Pauganda age. W tym wieku Krishna nosił girlandę z różnego rodzaju kwiatów. Zwykł nakładać jedwabne szaty zabarwione farbami o różnych odcieniach. Takie piękne dekoracje są uważane za strój Kryszny. Kryszna nosił ten strój, kiedy udawał się do lasu paść krowy. Czasami mocował się tam ze swoimi różnymi przyjaciółmi, a czasami tańczyli wszyscy razem w lesie. Oto niektóre ze specyficznych czynności w wieku Pauganda. The cowherd friends of Krishna were so happy in his company that they expressed their transcendental feelings within themselves thus: my dear Krishna, you are always busy tending the cows, which are scattered all over the beautiful Vrindavan. You have a beautiful garland, a small conch shell, a peacock feather on your turban, yellow colored silk cloths, decorations of Karanikara flower on your ears and a Malika flower on your chest, appearing so beautiful when you pretend just like an actor to be fighting with us. You give us unlimited transcendental bliss. Pastuszkowie, przyjaciele Kryszny, byli tak szczęśliwi w jego towarzystwie, że czasami wyrażali swoje transcendentalne uczucia w ten sposób: drogi Kryszno, zawsze jesteś zajęty pasieniem krów, które rozchodzą się po całej pięknej Brindawanie. Nosisz piękną girlandę, małą konchę, pawie pióro w swoim turbanie i jedwabny strój koloru żółtego, dekoracje z kwiatów Karnikara na swoich uszach i girlandę z kwiatów Malika na piersi. Wyglądając tak pięknie, kiedy udajesz niczym aktor, że walczysz z nami, dostarczasz nam nieograniczonego, transcendentalnego szczęścia. When Krishna is more grown up in the middle age of Pauganda, his nails become finely sharp and his chubby cheeks become lustrous and round. On the two sides of his waist, above his belt, there are three distinct lines of folded skin called tribali. Krishna nieco dorasta, będąc w środkowym okresie swojego wieku Pauganda. Jego paznokcie stają się lekko ostre, a jego pucołowate policzki okrągleją i nabierają blasku. Na obu bokach jego talii, powyżej pasa, są trzy wyraźne linie, fałdy skórne, nazywane tribali. The cowherd boyfriends of Krishna felt very proud of their association with him. At that time, the tip of his nose defeated the beauty of the sesame's flower. The luster of his cheeks defeated the glow of the pearls. The two sides of his body were exquisitely beautiful. In this age, Krishna wore a silk dress that glittered like lightning. His head was decorated with a silk turban covered with gold lace, and in his hand he carried a stick about 56 inches long. Seeing this exquisitely beautiful dress of Krishna, one devotee addressed his friend in this manner: my dear friend, just look at Krishna. See how he is carrying in his hand a stick which is bound up and down with golden rings. How his turban with golden lace is showing such a beautiful luster, and how his dress is giving his friends the highest transcendental pleasure. Pastuszkowie, przyjaciele Kryszny, byli bardzo dumni z jego towarzystwa. W tym czasie czubek jego nosa pokonał piękno sezamowych kwiatów. Blask jego policzków pokonał blask pereł,
a dwie strony jego ciała były nadzwyczaj piękne. W tym wieku Kryszna nosił jedwabny strój, który błyszczał niczym błyskawica. Jego głowę zdobił jedwabny turban przepasany złotą koronką, a w ręce nosił laskę długą na około 56 cali. Widząc ten nadzwyczaj piękny strój Kryszny, pewien Bhakta zwrócił się do swego przyjaciela w ten sposób. Mój drogi przyjacielu, spójrz tylko na Krysznę. Zobacz, jak w swojej ręce dzierży on kij opleciony od góry do dołu złotymi pierścieniami i jak niezwykle błyszczy jego turban ze złotą koronką. Jego strój dostarcza jego przyjaciołom największej transcendentalnej przyjemności. At the end of Krishna's Pauganda age, Krishna's hair sometimes hangs down to his hips and sometimes it becomes scattered. In this age, his two shoulders become higher and broader and his face is always decorated with marks of tilak. When his beautiful hair is scattered over his shoulders, it appears to be a goddess of fortune embracing him. And this embracing is highly relished by my friends. Subal once addressed him in this way, my dear Keshava, your round turban, the lotus flower on your hand, and the vertical marks of tilak on your forehead, your kumkum-flavored musk, and all of your beautiful bodily features are defeating me today, although I am usually stronger than you or any other of friends. Since this is so, I do not know how these features of your body can fail to defeat the pride of all the young girls of Vrindavan. When I am so defeated by that beauty, what chance is there for those who are naturally very simple and flexible? Pod koniec wieku Pauganda, jego włosy czasami sięgają mu bioder i czasami są w nieładzie. W tym wieku jego ramiona stają się wyższe i szersze, a jego twarz jest zawsze dekorowana znakami tilaka. Jego piękne włosy spoczywają w nieładzie na jego ramionach. Wydaje się, że obejmuje go bogini fortuny i tym objęciem w najwyższym stopniu radują się jego przyjaciele. Subala pewnego razu zwrócił się do niego w ten sposób. Mój drogi Kesiawo, twój okrągły turban, kwiat lotosu w twojej ręce, pionowe znaki tilaka na twoim czole, twoje perfumy pachnące kumkum i wszystkie twoje piękne cechy cielesne pokonują mnie dzisiaj, chociaż zwykle jestem silniejszy od ciebie czy któregokolwiek z naszych przyjaciół. Dlatego nie mogę zrozumieć, jak te cechy twojego ciała mogą nie być w stanie pokonać dumy wszystkich młodych dziewcząt Vrindavany. Skoro ja zostałem w ten sposób pokonany twoją urodą, to jaka szansa jest tych, które z natury są bardzo proste i uległe? So this is the end of the Pauganda age. Także to jest koniec wieku Pauganda. At this age, Krishna took pleasure in whispering into the ears of his friends, and the subject of his talks was the beauty of the gopis who were tearing before them. Subal once addressed Krishna thus, my dear Krishna, you are very cunning. You can understand the thoughts of others. Therefore, I am whispering within your ear that these five gopis who are most beautiful have been attracted by your dress. And I believe that Cupid has entered them with the responsibility of conquering you. In other words, the beauty of the gopis was capable of conquering Krishna, although Krishna is the conqueror of the universe. W tym wieku Krishna znajdował przyjemność w szeptaniu do uszu swoich przyjaciół, a tematem tych rozmów było piękno gopi, które właśnie wałęsały się wokół nich. Subala pewnego razu zwrócił się do Kryszny w ten sposób. Mój drogi Kryszno, jesteś bardzo przebiegły i jesteś w stanie zrozumieć myśli innych. Dlatego szepczę ci do ucha, że te wszystkie pięć gopi, które są najpiękniejsze, zostały oczarowane twoim strojem i wierzę, że Kupidyn powierzył im odpowiedzialność za pokonanie ciebie. Innymi słowy, piękno gopi było w stanie pokonać Krysznę, chociaż Kryszna jest zdobywcą wszystkich wszechświatów. The symptoms of Kishore age are already described, and it is this age that devotees generally most appreciate Krishna. Krishna with Radharani is worshipped as Kishore Kishori. Krishna does not increase his age beyond this form of Kishori, Kishora, and is confirmed in the Brahma Samhita that although he is the oldest personality and has innumerable different forms, his original form is always youthful. In the pictures of Krishna on the battlefield of Kurukshetra, we can see that he is youthful, although at the same time he was old enough to have sons and grandsons and great grandsons.
The cowherd boys, friends of Krishna, once said, "My dear Krishna, you need not decorate your body with so many ornaments. Your transcendental features are themselves so beautiful that you do not require any ornamentation." At this age, whenever Krishna began to vibrate his flute early in the morning, all of his friends immediately get up from bed just to join him in going to the pasturing ground. One of the friends once said, "My dear cowherd friends, the sound of Krishna's flute from above Govardhan Hill is telling us that we need not go to search him out on the bank of the Yamuna." Symptomy wieku Kaisiora zostały już opisane i to właśnie w tym wieku Bhaktowie na ogół najbardziej doceniają Krishna. Krishna jest czczony razem z Radharani jako Kisiora Kisiori. Krishna nie wyrasta ponad swoją formę Kaisiora i Brahma Samhita stwierdza, że chociaż jest on najwyższą osobą i ma różne niezliczone formy, to jego oryginalna forma jest zawsze pełna młodości. Na obrazach z Krishną z pola bitwy pod Kurukshetrą widzimy, że jest on młodzieńcem, chociaż w tym czasie był w wystarczająco dojrzałym wieku, aby mieć synów, wnuki i prawnuki. Pasterze, przyjaciele Kryszny pewnego rodzaju powiedzieli: "Drogi Kryszno, nie potrzebujesz dekorować swojego ciała tak wieloma ornamentami. Twoje transcendentalne cechy są same w sobie tak piękne, że zbędne są wszelkie ozdoby. W tym wieku, kiedy tylko Kryszna zaczyna grać na swoim flecie, wcześnie rano wszyscy jego przyjaciele natychmiast wstają z łóżek, by przyłączyć się do niego i udać się razem na pastwiska. Jeden z jego przyjaciół pewnego razu powiedział: "Mój drogi przyjacielu pasterzu, dźwięk fletu Kryszny dobiegający ze wzgórza Govardhana mówi nam, że nie musimy szukać go na brzegach Yamuny." I think we can stop here. Any comments, questions? Także tutaj już możemy się zatrzymać, czy są jakieś pytania albo komentarze. We see how Krishna started playing his flute early in the morning to wake us up from Mangalarti. Także widzimy, jak Krishna zaczyna grać na swoim flecie wcześnie rano i budzi nas na Mangala Arati. If we listen very carefully, we'll hear Krishna's flute at that time. Jak będziemy uważnie słuchać, to usłyszymy flat Kryszny w tym czasie. Then there's no excuse for missing Mangalarti. I wtedy nie ma jakiś problemu, żeby pominąć Mangala Arati. Any comments, questions? Czy ktoś ma jakieś pytania czy też komentarze? Okay, we'll stop here then. Dobrze, to tutaj się zatrzymamy. There's a comment here? Let me see, Maharaj. Yes, there is something in the chat. There's a comment from Vrinda Devi. She says, "Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you very much for the great inspiration." Także tutaj jest od Vrinda Devi. Drogi Maharaj, dziękuję bardzo za wspaniałą inspirację. Jai, Śrīla Prabhupāda is inspiring everyone. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Gurudev. Hare Gurudev. Jai Krishna, Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev.